Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Procesy ekonomiczne są częścią codziennego życia. Im większa ich znajomość, tym większe możliwości sprawnego zarządzania finansami firmy. Za chwilę o miejscu, w którym kształci się wykwalifikowanych ekonomistów. Pod lupę bierzemy kierunek Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Uważam, że ekonomia jest nauką moralną. Zajmuje się introspekcją i wartościami. Zajmuje się motywami, oczekiwaniami i psychologicznymi niepewnościami. John Maynard Keynes. Ekonomia kojarzy się z zarządzaniem i gospodarowaniem finansami. Przede wszystkim nastawienie firm na zysk. Z pieniędzmi, z przedsiębiorczością, z zarządzaniem. Trudno nie zgodzić się ze słowami i naszych rozmówców, i wspomnianego angielskiego ekonomisty, bo gdzie nie spojrzymy, tam dostrzeżemy procesy ekonomiczne, rachunek opłacalności. Linie kolejowe czy drogi i tak dalej, no to wszędzie widzimy, że to muszą być za jakieś pieniądze, skąd ich muszą być wzięte, to musi być jakoś zorganizowane, no i tak dalej. No więc to jest ta ekonomia, prawda? Wszędzie ona jest obecna. Im większa znajomość procesów ekonomicznych, tym większe możliwości sprawnego zarządzania finansami firmy. Wiedzą o tym żacy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania studiujący w Olsztynie. Mieliśmy zajęcia, wykłady i zajęcia w sali komputerowej, gdzie korzystaliśmy z programów. Jest taka większa wiedza, którą mogę wykorzystać po prostu w pracy. Potwierdza to Sylwia Sobczak, która założyła działalność gospodarczą. Jak przekonuje, studia ekonomiczne umożliwiają lepsze zarządzanie finansami. Poznaje też mechanizmy pozwalające przewidywać ewentualne zagrożenia. Czemu ekonomia? Ponieważ jest zbieżna z moim zawodem, tak, z pracą, którą wykonuję. Prowadzę akurat w tej chwili firmę i chcę się dalej rozwijać. Żeby móc rozwinąć firmę, też muszę wiedzieć, na jakiej podstawie i co mogę zrobić w dalszym kierunku. Celem kształcenia jest więc przygotowanie wykwalifikowanych ekonomistów-praktyków, którzy mają diagnozować, analizować i wskazywać kierunki zmian stanu gospodarki i jej podmiotów, czyli, mówiąc wprost, żelazną ręką wspierać, kontrolować i wpływać na politykę finansową danego przedsiębiorstwa. Te studia na pewno to umożliwiają w kierunku zarządzania, w kierunku właśnie dobrego stosowania statystyki i w ogóle no, takie już czysto takie też ekonomiczne mają tutaj menadżerska, na przykład ekonomia. A szczegóły związane z kierunkiem ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie na owsiz.edu.pl. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv